Ostatnia mapa, jaką potrzebujemy do przeprowadzenia Stage 1, to N146. Jest to mapa napięcia na pompie wtryskowej. Jednostka to oczywiście miliwolty. Na osi X mamy injection quantity w miligramach na stroke. A na osi Y oczywiście obroty silnika. W tym sterowniku mamy oczywiście trzy takie mapy, po jednej do każdego z setów. Tutaj jak wygląda mapa ta w widoku 2D i w widoku 3D. A tutaj jak wygląda we wsadzie. W kolejnym odcinku postaram się omówić zasady działania każdej z poszczególnych map, jak również sposobu jej modyfikacji.